W Bielskim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej uroczyście oddano do użytku akcelerator najnowszej generacji Vital Beam. Umożliwia on naświetlanie trudno dostępnych i skomplikowanych nowotworów. U wlotu do Bielska-Białej na ulicy Żywieckiej trwa budowa nowego mostu na potoku Skleniec. Na scenie bielskiego rynku z gościnnym występem zaprezentowała się młodzież z naszego partnerskiego miasta Bierdiańsk na Ukrainie. Od poniedziałku do środy minionego tygodnia na kortach SPA hotelu Jawor w Jaworzu odbył się doroczny, tym razem 13. turniej tenisa ziemnego artystów polskich pod patronatem marszałka województwa śląskiego o puchar prezydenta miasta Bielska-Białej. W Bielskim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej uroczyście oddano do użytku akcelerator najnowszej generacji Vital Beam. Umożliwia on naświetlanie trudno dostępnych i skomplikowanych nowotworów. Zakup akceleratora znacznie ułatwi leczenie tym pacjentom, którzy ze względu na skomplikowane nowotwory dotąd musieli jeździć na radioterapię do Katowic czy Gliwic. Akcelerator kosztował ponad 10 milionów złotych. Środki na jego zakup pochodziły z Ministerstwa Zdrowia oraz dotacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Aby go zainstalować, w szpitalu najpierw trzeba było wykonać kosztowną rozbudowę specjalnego bunkra. Jest to dodatkowo przyspieszak najnowszej generacji, który spowoduje, że pacjenci z rejonu miasta i powiatu bielskiego będą mieli na najwyższym poziomie serwis, nazwijmy to, medyczny, onkologiczny w porównaniu z całym województwem i z całą Polską. To spowoduje, że na wysokospecjalistyczne zabiegi nie trzeba będzie się udawać chociażby do centrum w Gliwicach czy innych ośrodków, ale będzie to na miejscu. Niedawno grube kilkadziesiąt milionów złotych na szpital onkologiczny. Czy ten przyspieszacz to jest część tej kwoty, czy to jest osobny zakup zupełnie? Nie, to jest część nieustającego pasma sukcesów. Oczywiście żartuję w ramach inwestycji w naszym szpitalu, które zresztą trwają od wielu lat, bo bielski samorząd inwestuje w szpital najpierw ogólny, teraz po połączeniu z onkologicznym bardzo duże środki, ponieważ no, jest bardzo ważne, aby mieszkańcy mieli odpowiednią ochronę zdrowia i cały czas nad tym pracujemy. Mamy 2000 zachorowań na nowotwory co roku. To jest usprawnienie metody leczniczej, którą w tej chwili mamy. W związku z czym ten przyspieszacz wprowadza nas, powiedziałbym, do pierwszej ligi, może nie do ekstraligi, ale do pierwszej ligi, w związku z czym oferta jest skierowana do wszystkich tych pacjentów, którzy do tej pory byli u nas leczeni, tylko jakość i szybkość leczenia będzie na zupełnie innym poziomie. To jest do każdego rodzaju nowotworu? Tak, wszystkie nowotwory promieniowrażliwe. Posiadane dotąd przez szpital akceleratory różnią się od najnowszego brakiem tak precyzyjnej możliwości naświetlania jedynie dokładnie wybranych, zmienionych chorobowo obszarów, bez uszkadzania zdrowych narządów krytycznych. Pole radiacji jest teraz bardzo precyzyjnie określone, a pozwala na to tak zwana wielolistkowa głowica nowego akceleratora. Umożliwia ona modulowanie intensywności wiązki przy jednoczesnym obrocie ramienia wokół ciała pacjenta. Dzięki temu można będzie zastosować większą niż dotąd dawkę promieniowania w okolicy nowotworu, a w rezultacie szybciej i skuteczniej walczyć z chorobą bez narażania innych organów. Chodzi o to, że 3 lata temu, może 4 lata temu, wprowadzono nowy sposób rozkładu dawek w przyspieszaczach, czyli promieniowanie jest w inny sposób rozkładane. I rzecz w tym, że wtedy można podnieść dawki terapeutyczne przez to, że lepiej ochraniamy narządy, które są sąsiednimi narządami. I ta metoda powoduje, że możemy podnieść jak gdyby efektywność czy skuteczność leczenia nawet o 30%, a dotyczy każdego nowotworu promieniowrażliwego. U wlotu do Bielska-Białej na ulicy Żywieckiej trwa budowa nowego mostu na potoku Skleniec. Remont tego odcinka ulicy Żywieckiej, choć nie jest to już droga gminna, a wojewódzka, jest prowadzony przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Cała bowiem ulica Żywiecka wraz z Krakowską wchodzą w skład dużego gminnego projektu, który przewiduje kompletną przebudowę tego ważnego dla miasta ciągu komunikacyjnego. Do tej pory rozebrano już dotychczasową przeprawę, wybudowano most tymczasowy i trwa budowa nowego mostu na potoku Skleniec. Ruch na tym odcinku ulicy Żywieckiej odbywa się wahadłowo.
Jest to też ulica Żywiecka. Myślę, że warto w tym miejscu powiedzieć, że w wyniku przekształceń ulica Żywiecka w tej chwili jest częścią drogi krajowej DK52 razem z Krakowską i to jest ciąg drogi krajowej, który aktualnie realizowana jest tam inwestycja właśnie w ramach takiego zadania unijnego. Natomiast ulica Żywiecka za węzłem z drogą ekspresową jest w tej chwili drogą wojewódzką o numerze 945 i właśnie na tym odcinku w tej chwili budowany jest nowy most na potoku Skleniec, rejon ulicy Stalowej i ulicy Bajki. Stary most został wyburzony, w tej chwili ruch odbywa się po obiekcie tymczasowym wybudowanym specjalnie do tego celu i razem z budową mostu będzie jeszcze przebudowany fragment ulicy Żywieckiej. To zadanie jest współfinansowane też ze środków zewnętrznych. Korzystamy tutaj z takiego źródła, który nazywa się rezerwa w budżecie państwa, przeznaczona na m.in. na właśnie drogi wojewódzkie czy krajowe. W ramach tych środków pozyskaliśmy ponad 50% dofinansowania, więc warto tutaj podkreślić, że pozyskujemy również środki na budowę dróg z innych źródeł. Na scenie Bielskiego Rynku z gościnnym występem zaprezentowała się młodzież z naszego partnerskiego miasta Bierdiańsk na Ukrainie. Młodzi Ukraińcy przebywali w Bielsku Białej dzięki zaproszeniu Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. Pobyt 45-osobowej grupy trwał do 13 sierpnia, a w jego ramach młodzież uczestniczyła w szeregu wycieczek, uczyła się języka polskiego, zwiedzała miasto i jego zabytki. W Domu Kultury w Lipniku spotkała się także ze swoimi rówieśnikami. Na zakończenie pobytu w Bielsku Białej młodzi goście na Rynku Starego Miasta zaprezentowali własny program artystyczny. Wystąpiły dwa zespoły – Divertisment oraz Szansa. Właśnie dzisiaj chcemy, żeby ten koncert, który przygotowali, stroje przywieźli i przedstawili dla mieszkańców Bielska. Bielsko-Biała jest, że tak powiem, pełne Ukraińców. Dużo z nich tutaj pracuje. Niedawno były ukraińskie wianki na tej starówce. To jest jakby ciąg dalszy tej przyjaźni. Chcemy, żeby tą przyjaźń kontynuować, a zwłaszcza z miastem zaprzyjaźnionym, jakim jest Bierdiańsk. Myślę, że dla tych ludzi, którzy tu pracują, to zazwyczaj jest coś ciekawego, jeśli swojej kultury tutaj zobaczą. Jak się Pani podoba w Bielsku Białej? Мне дуже подобається Бельська Біла, дуже добрі люди, прекрасна атмосфера, гори, природа, багато достопримічательностей. На самом деле, просто хочеться тут бути вічно. Od poniedziałku do środy minionego tygodnia na kortach SPA hotelu Jawor w Jaworzu odbył się doroczny, tym razem 13. turniej tenisa ziemnego artystów polskich pod patronatem marszałka województwa śląskiego o puchar prezydenta miasta Bielska-Białej. Uczestnikami rozgrywek w Jaworzu są znani artyści polskiej sceny. Niemal co roku można tu spotkać m.in. Stana Borysa, Jana Englerta, Zbigniewa Górnego, Krzysztofa Hankę, Jacka Mezomajera, Grzegorza Poloczka, Krzysztofa Respondka, Henryka Sawkę, Tomasza Stockingera czy Karola Strasburgera. Wstęp na turniej jest zawsze bezpłatny, stąd na widowni często zasiadają przebywający w Jaworzu turyści lub kuracjusze pobliskiego beskidzkiego zespołu leczniczo-rehabilitacyjnego. Rozgrywki znanych artystów są nie tylko okazją do podziwiania sportowego kunsztu scenicznych idoli, ale także często możliwością do nieco bliższego ich poznania. Na kortach zawsze jest wesoło, dowcipy słychać niemal przez cały czas turnieju, a sport jest tu traktowany bardziej jako okazja do dorocznego spotkania w miłej atmosferze. Liczy się także oczywiście pozycja w turniejowych tabelach, ale po kilku ostatnich latach i tak wykształciła się turniejowa szpica i zmiany w czołówce rankingu są raczej niewielkie. Tym razem w turnieju zwyciężył ubiegłoroczny triumfator Łukasz Piecz z kabaretu Hrabi. Drugie miejsce zajął Jacek Mezomejer, a na trzecim uplasował się Karol Stopa.